W poprzednim filmie zdefiniowaliśmy sobie pochodną jako pewną granicę. Tutaj jest ta definicja napisana. Granica takiego ilorazu, który się nazywa ilorazem różnicowym. No i wiemy, że pochodna funkcji to jest współczynnik kierunkowy prostej, która jest styczna do wykresu w tym punkcie, w którym liczymy tę pochodną. No i ten wzór wyprowadziliśmy w ten sposób, że przybliżaliśmy styczną za pomocą siecznych. Braliśmy sieczną, która przechodzi przez dwa. Bliskie punkty. I liczyliśmy nachylenie tej siecznej przechodzące przez te, przez te dwa punkty. Licząc po prostu różnicę wartości funkcji w tych dwóch punktach, różnicę argumentów i dzieląc to przez siebie. No i w ten sposób dostaliśmy ten iloraz różnicowy, który tu jest napisany. No i później jak zbiegamy z tym drugim punktem, który sobie dobraliśmy do pary, do tego pierwszego, może lepiej tutaj to widać, to te sieczne coraz bardziej zbliżają się do stycznej. No i w granicy... Dostajemy współczynnik kierunkowy tej stycznej do wykresu jako graniczny przypadek nachyleń tych siecznych. Przećwiczymy sobie teraz tę procedurę na konkretnym przykładzie. Weźmy znowu funkcję f od x równa się x kwadrat. Narysuję teraz wykres tej funkcji. Kawałek wykresu. Tutaj mamy. Y, tutaj mamy X. No i wykres tej funkcji wygląda mniej więcej tak. No powiedzmy, może być. No i powiedzmy, że chcemy obliczyć wartość pochodnej w jakimś konkretnym punkcie. No nie wiem, weźmy sobie X równe 3. No i mamy tutaj punkt na wykresie. Wartość funkcji w tym punkcie to będzie F od 3, to będzie po prostu 9. Czyli mamy punkt o takich współrzędnych, no tak jak narysowałem, to tutaj jest inna skala na osi Y, inna skala na osi X, ale tym się nie należy przyjmować. Może tak być, że mamy inne skale na osiach. No i teraz to, co nas interesuje, to jest nachylenie stycznej do wykresu funkcji w tym punkcie. Czyli nachylenie takiej prostej, która będzie styczna w tym punkcie o współrzędnych 9 i 3. No to jak my to zrobimy? Zrobimy to taką metodą, jak robiliśmy w poprzednim filmie. Czyli zaczniemy od przybliżenia... Tej stycznej za pomocą siecznych. Weźmiemy sobie tutaj punkt, jakiś 3 plus delta x. Poprzednio pisałem 3 plus h. Teraz napisał delta x. Nawet mówiłem w poprzednim filmie, że czasami się pisze h, czasami delta x. Więc teraz dla urozmaicenia piszę delta x. No i tutaj ten punkt na wykresie znajduje się gdzieś tutaj. Tutaj jest jego współrzędna x. Tutaj będzie gdzieś jego współrzędna y. No i ta współrzędna y będzie miała wartość 3 plus delta x do kwadratu, no bo tak jest wzór naszej funkcji w tym przykładzie. No i teraz jeżeli ja wezmę prostą sieczną, która przechodzi przez te dwa punkty, no to mogę łatwo znaleźć współczynnik kierunkowy tej prostej. Ja może tutaj narysuję w takim dużym powiększeniu kawałek wykresu tej funkcji, żebyśmy lepiej mogli śledzić co się dzieje. Powiedzmy teraz, że tutaj mam ten punkt o współrzędnych 3 i 9. No, a tutaj gdzieś mam ten punkt o współrzędnych 3 plus delta x, a druga współrzędna jest 3 plus delta x do kwadratu. No, i teraz styczna, no to styczna gdzieś tutaj się znajduje, no a ta sieczna, którą narysowałem, no to jest jakaś taka prosta. Widać, że ona na tym tutaj przesadzonym rysunku, kiedy ten punkt Zielony jest bardzo daleko od tego pomarańczowego, no to różni się dosyć mocno od tej stycznej w tym punkcie. Ale jak będziemy z tym zielonym punktem się tutaj przybliżać, przypominam, że to delta x jest jakieś dowolne. Możemy brać je coraz mniejsze, coraz mniejsze. No i te sieczne, które tutaj będziemy rysować, będą coraz bardziej zbliżały się do tej naszej stycznej. No to obliczmy, jakie jest to nachylenie. Takiej siecznej, zaznaczonej na fioletowo. No więc to nachylenie to będzie po prostu delta y przez delta x. Delta y no to jest różnica wartości funkcji. Czyli najpierw wezmę wartość w tym zielonym punkcie, czyli 3 dodać delta x do kwadratu, odjąć wartość w tym pomarańczowym, czyli odjąć 9, i muszę podzielić to przez różnicę argumentów, czyli. 3 plus delta x odjąć 3. No i oczywiste jest, że tutaj w mianowniku te trójki się odejmą, no bo już napisałem to delta x. To delta x to właśnie z definicji jest różnica między dwoma punktami, czyli tu musi wyjść delta x w mianowniku. Czyli to będzie równe. Można napisać jeszcze raz. Delta y przez delta x, czyli ten współczynnik kierunkowy tej fioletowej prostej. To czemu to będzie równe? Tutaj muszę jeszcze w liczniku wykonać to, to podnoszenie do kwadratu, no to skorzystam ze wzoru skróconego mnożenia, to jest 3 do kwadratu, dodać 2 razy 3 razy delta x, czyli 6 delta x, dodać delta x do kwadratu. No i jeszcze muszę odjąć 9. Troszkę dłuższą kreskę ułamkową potrzebuję, odjąć 9. No a w mianowniku mamy po prostu delta x. Delta x, no i to będzie równe teraz. Tutaj widzimy, że dziewiątki się odejmą. No i to będzie równe 6 delta x dodać delta x do kwadratu podzielone przez delta x. Teraz mogę jeszcze oba składniki tutaj w liczniku podzielić przez delta x i dostanę, że to jest 6 dodać delta x po prostu. Czyli wiem, że ten współczynnik kierunkowy siecznej, która przechodzi przez te dwa punkty. Jest równe tyle. I to jest zadowolnego delta x. Czyli na przykład jeżeli delta x jest równe 1, no to mamy wtedy z punkty obchodzone x równej 3 i 4. No i nachylenie wtedy jest równe 7, bo 6 dodać 1 to będzie 7. Jeżeli tutaj od 3, tutaj będzie 4, to nachylenie będzie, będzie równe 7. No jeżeli wezmę delta x równe minus 1, no to wtedy 3 odjąć 1 to będzie 2, czyli tutaj będę miał x równe 2. No i nachylenie takiej siecznej będzie równe 6 odjąć 1, czyli 5. No i teraz, żeby obliczyć wartość pochodnej w tym punkcie F' dla x równego 3. No to muszę po prostu obliczyć granicę tego ilorazu różnicowego, który tutaj już sobie obliczyłem, skróciłem, przy delta X dążącym do zera, z tego wyrażenia 6 plus delta X. Ja tutaj już wykonałem to dzielenie. Podzieliłem przez, przez delta x, można patrzeć lepiej na ten wzór. Przez to delta x podzieliłem tutaj w tym miejscu. No i dostałem po prostu taki wynik. No i tę granicę bardzo łatwo jest obliczyć, bo jak delta x ząż do 0, no to po prostu to się staje równe 0. No i ta pochodna w tym punkcie jest równa po prostu 6. Czyli nachylenie stycznej do wykresu funkcji f od x równa się x kwadrat w punkcie x równym 3 jest równe 6, czyli współczynnik tej prostej jest równy po prostu 6. No i obliczyliśmy to w ten sposób, że liczyliśmy tutaj granicę przy delta x dążącym do 0 ze współczynnika kierunkowego siecznej, która przechodzi przez ten nasz punkt o współczynnikach 9 i 3 oraz jakiś inny pomocniczy punkt, który tutaj na osi x jest oddalony o od delta x. Może być zarówno w prawo, jak i w lewo. My no widzimy, że jak on jest oddalony w prawo, no to ta sieczna, ma nachylenie większe niż 6, bo jest 6 plus jakiś dodatni współczynnik delta x. A jak ten punkt zielony będzie się znalazł po lewej stronie, to nachylenie będzie mniejsze niż 6. No i w granicy, kiedy delta x dąży do 0, no to to nachylenie dąży po prostu do 6. I takie jest nachylenie tej stycznej. Współczynnik kierunkowy stycznej w tym punkcie jest równy 6, czyli tyle jest równa pochodna tej funkcji w tym punkcie. A w następnym filmie obliczymy sobie wartość pochodnej funkcji x kwadrat w dowolnym punkcie dlatego że tutaj obliczyliśmy wartość tej pochodnej tylko w jednym konkretnym punkcie dla x równego 3 dla dowolnego x wartość tej pochodnej obliczymy sobie w następnym filmie